Polonia australijska od początku napaści Rosji na Ukrainę wspiera uchodźców, którzy przed wojną uciekli na antypody. Tak też było ostatnio na festiwalu ukraińskim w Brisbane. Szczegóły już za chwilę w kolejnym odcinku programu Australia Express. Zapraszam, Martyna Rakoczy. Ukraińcy w Australii dziękują Polonii na antypodach za wspieranie ich ojczyzny nie tylko w Dzień Obrońców Ukrainy. Czułem, że muszę być tutaj obecny jako Polak. Wystawa o Pawle Edmundzie Strzeleckim pokazuje jego mniej znane dokonania. Strzelecki was not a conqueror, he was a discoverer. Polonia z Brisbane po raz kolejny wsparła Ukraińców. Na festiwalu ukraińskim, na którym zbierano pieniądze dla uchodźców, było ponad 1000 osób. Wśród nich wielu Australijczyków polskiego pochodzenia. Festiwal zorganizowany został z okazji Dnia Obrońców Ukrainy. To niezwykle ważny dzień dla Ukraińców na całym świecie, zwłaszcza teraz, gdy trwa wojna. To święto jest hołdem dla obrońców wschodniego sąsiada Polski. Today we're here at our community center at Holland Park West, commemorating Ukraine Defenders Day, which is a public holiday dedicated to the defenders of Ukraine, the military of Ukraine, which is more important than ever given the ongoing crisis and war that Russia is waging against Ukraine. Na plenerowy festiwal przybyło ponad 1000 osób. Piękna wiosenna pogoda sprzyjała dobrej zabawie. Zaprezentowały się ukraińskie zespoły folklorystyczne. Wystąpił także polski zespół pieśni i tańca Obertas. Był też pokaz dawnej mody ukraińskiej, między innymi tradycyjnej koszuli, czyli wyszywanki. We're here to celebrate Ukrainian culture and traditions. We will have a wyszywanka parade, so parade of the national costume of Ukraine, like we are wearing. Wszystkie pieniądze zebrane podczas festiwalu zostaną przekazane na rzecz ukraińskiego apelu kryzysowego, który wspiera uchodźców z kraju ogarniętego wojną. It goes to help the fighters and the humanitarian aid efforts in the Ukrainian invasion of Ukraine by Russia. Mam nadzieję, że dużo pieniędzy uzbierali dla tych, co tutaj są jako imigranty i refugees i mogą wysłać pieniądze do Ukrainy, żeby pomóc tym, co dalej walczą za ich wolność. Sława Ukraina! Na festiwalu wielokrotnie dziękowano polskiej społeczności za pomoc w zbieraniu funduszy i wspieranie Ukraińców. We feel very, very big support and help from everybody's around. So we just thought we might organize a big event, big festival to share our community, the spirit of our community with everyone, to show our culture, to share beautiful food and just say thanks to everybody for your support. Polonię australijską reprezentował na festiwalu m.in. prezes Federacji Organizacji Polskich w Queensland Henryk Kurylewski oraz prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Kapalaba Zdzisław Koch. Czułem, że muszę być tutaj obecny jako Polak, nie tylko jako przedstawiciel polskiego społeczeństwa, ale też jako zwykły obywatel, bo czuję, że to, co się dzieje w Ukrainie, to jest również moja sprawa, moja wielka sprawa. To jest sprawa mojej wolności. I dlatego dzisiaj tutaj jestem. Jestem również z innego powodu. Jestem dumny z polskiego narodu za to, jaki ma stosunek do tego, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie. Jako mały chłopiec kiedyś przeczytałem książeczkę, która nie była zbyt gruba, ale tytuł jej pozostał do dzisiaj w mojej głowie. A tytuł brzmiał: Polska jest wszędzie, gdzie bronią wolności. 149. rocznicę śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego w miejscowości Corryong
odbyła się prezentacja wystawy poświęconej jego życiu. Wybitny polski podróżnik odkrył m.in. Górę Kościuszki w Australii. Corey Young leży nad rzeką Murray, którą Strzelecki przekraczał w czasie wyprawy na ten najwyższy szczyt Australii. Na wystawie można zobaczyć eksponaty pokazujące, jak Strzelecki pomagał w czasie wielkiego głodu w Irlandii w połowie XIX wieku. Zaraza zniszczyła wtedy prawie wszystkie uprawy ziemniaków, które były podstawą wyżywienia Irlandczyków. Zmarło wtedy z głodu ponad 1 000 000 osób. Strzelecki był wówczas głównym przedstawicielem fundacji charytatywnej British Relief Association. Aby jak najlepiej i najefektywniej nieść pomoc głodującym rodzinom, Strzelecki opracował i wprowadził w życie niezwykle innowacyjny, jak na tamte czasy, oraz wysoce efektywny sposób realnej pomocy – dożywianie dzieci poprzez sieć lokalnych szkół. Poza codziennymi racjami żywieniowymi, dzieci dostawały również czystą odzież. Były też uczone podstawowych zasad higieny. Strzelecki was not a conqueror. He was a discoverer. He was traveling around the world. He was not only in Australia. He traveled to America. He was also on islands and so on Pacific Islands. W 1848 roku, w kulminacyjnym momencie działania programu Strzeleckiego, ponad 200 tysięcy dzieci na zachodnim wybrzeżu Irlandii zawdzięczało swój codzienny posiłek polskiemu uczonemu. W przeciwnym razie czekałaby je niechybna śmierć głodowa. Na wystawie są także fotografie pokazujące Głuszynę w Wielkopolsce, gdzie Strzelecki się urodził. Wystawa została zorganizowana przez organizację polonijną Kościuszko Heritage Incorporation, Muzeum w Corryong oraz Towarzystwo Historyczne Regionu Upper Murray przy wsparciu ambasady RP w Canberrze. Uroczystość uświetnił koncert muzyki Fryderyka Chopina i innych kompozytorów romantycznych w wykonaniu znanego polonijnego artysty Krzysztofa Małka. Polski Sejm ogłosił przyszły 2023 rok rokiem Strzeleckiego w 150. rocznicę jego śmierci. Australijczycy nie obchodzą święta wszystkich świętych, ale australijska Polonia nie zapomina o nim. Polacy odwiedzają w tym dniu groby, tak jak to się dzieje od wieków nad Wisłą. Nie ma tu polskich cmentarzy, ale są takie, na których jest wiele polskich grobów. To jest cmentarz usytuowany w Sydney, w dzielnicy Liverpool. Niebawem obchodzić będziemy uroczystość Wszystkich Świętych. I jakie są różnice między świętowaniem tej uroczystości w Polsce a w Australii? No bardzo zasadnicza, ponieważ w Polsce jest to dzień wolny od pracy. Czas świętowania, właśnie czas, jest ważne, żeby mieć czas na świętowanie. Tutaj natomiast uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada jest normalnym dniem pracy. Dzieci są w szkołach, studenci gdzieś na uniwersytetach, a wszyscy inni pracują na chlebuś. I stąd nie ma masowych wypraw w tym dniu na cmentarze, ale oczywiście, bo nie ma kiedy, ale oczywiście w kościele jest tak jak w Polsce. Staramy się mieć dodatkowe msze święte w parafiach australijskich dla Polaków po polsku, a potem najbliższe spotkanie na cmentarzu jest organizowane wtedy, kiedy jest wolny dzień, czyli najbliższa niedziela. Wtedy albo odbywają się procesje na cmentarzach, albo nawet i msze święte, tam gdzie to jest możliwe, w kaplicach cmentarnych. My jesteśmy w Liverpool. To jest taka dzielnica, która dość stara dzielnica. Tu nawet i mieszkał przez jakiś czas Paweł Strzelecki. Jest to dzielnica, która w większości była zamieszkana przez Włochów, Chorwatów.
i Polaków również. Najstarszy cmentarz jest w środku miasta, w centrum, a my jesteśmy troszkę na boku. Ten cmentarz jest dość stary. To jest taki typowy australijski cmentarz. Nie ma tu sekcji narodowościowych, że tu Polacy, tam Rosjanie, tam jacyś Włosi czy Chorwaci, ktokolwiek. Ale każdy taki cmentarz ma swoje sekcje. Sekcję na przykład katolicką albo baptystyczną. Tu stoimy na terenie sekcji właśnie, gdzie chowani są katolicy, ale po lewej stronie, tu przez ulicę, jak się przejdzie parę metrów, jest sekcja, gdzie chowani są wyznawcy czy członkowie wspólnoty baptystów. Najstarsze polskie groby, gdyby próbować szukać ich w Australii, to trzeba by się udać do południowej Australii, w okolicy gdzieś tam 100 km od Adelaide, do takiej pięknej okolicy zwanej Barossa Valley. Jest, była tam kiedyś, bo już jej nie ma. Taka miejscowość o nazwie Polish Hill River. Założyli ją polscy emigranci z końca XIX, początku XX wieku, którzy tam przybyli wraz z emigrantami z Niemiec. Ci Polacy pochodzili z zaboru pruskiego, z Wielkopolski. Było ich dość sporo i właśnie w przy tej miejscowości, której już nie ma, jest najstarszy, przynajmniej są najstarsze polskie groby w Australii, z tego co ja wiem. Tam również jest pochowany pierwszy polski ksiądz, który zmarł w Australii, ksiądz Leon Rogalski. On tam, to jest jezuita, ponieważ w tym regionie, w miejscowości Seven Hills, jezuici, przeważnie Austriacy, niemieckojęzyczni, założyli szkołę, kościół i internat dla młodzieży i klasztor oczywiście. W związku z tym, że było tam dość sporo Polaków, poproszono zwierzchników i wysłali mi ojca Leona Rogalskiego w te strony, który posługiwał właśnie Polakom, którzy tam prowadzili jakieś gospodarstwa nieduże, uczył dzieci w szkole, założył, wybudował kościół. Ten kościół stoi tam do dzisiaj. Kościół, maleństwo takie, kościół świętego Stanisława. Przy tym kościele była również szkoła. Dzisiaj tam jest Muzeum Polskiego Osadnictwa, bo Polaków już tam w tym regionie nie ma, są tylko groby. W kościele natomiast tym jezuickim został pochowany ojciec Leon Rogalski. Na tym cmentarzu w Ruku są dwie, w tej części katolickiej są dwie duże polskie sekcje. Tam Polacy są chowani po II wojnie światowej. Ci pierwsi emigranci, którzy z Niemiec tutaj przyjechali, czy jako żołnierze, czy jako dawni robotnicy przymusowi w Rzeszy. Wśród tych grobów znajdziemy tam na przykład grób hrabiego Polińskiego, dawnego ambasadora Polski w Chinach. Inny cmentarz, bardzo znany, gdzie sporo Polaków jest, choć nie ma jakiejś tam osobnej sekcji, ale jakoś ci Polacy tak te groby sobie kupowali, dobierali, że leżą blisko siebie. Tam są też pochowane siostry nazaretanki, te pierwsze, które przyjechały tutaj do opieki nad polskimi sierotami. One przyjechały ze Stanów Zjednoczonych. Tam mają też swoją kwaterę. Na tym cmentarzu, o którym wspominam, są też pochowani księża chrystusowcy, ale wśród nich jest też niezwykła postać księdza Eysymonta. Ksiądz Eysymont przyjechał do Australii, wygnany z Chin pod koniec lat 50. i jest pochowany razem z księżmi chrystusowcami w jednym rządku, że tak powiem grzecznie, tam sobie czekają na zmartwychwstanie. To takie ciekawostki, jeżeli chodzi o nasze polskie groby. Polonia australijska utrzymuje związki z krajem przodków na wiele sposobów. W naszym programie pokazujemy jej przywiązanie do polskiej tradycji i kultury. Wiele innych przykładów tych związków z Polską pokażemy Państwu w następnych odcinkach programu Australia Express. Zapraszam do oglądania.